Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, moi drodzy, wszyscy na jednego, jeden na wszystkich, czyli jedziemy z wyciągami. Zobaczymy, jak panowie sobie tutaj poradzą. Zobaczcie, że przewaga drużyny przeciwnej jest ogromna, a wziąłem tą bitwę dlatego, że będzie tutaj dosyć duża ciekawostka. Czołg, jak widzicie, Karro 45T i kolega mi napisał, że gra, uwaga, tylko tym czołgiem, czyli na tyle mu się spodobał, albo na tyle go sobie upatrzył, że po prostu jeździ 4000 bitew ostatnie, zagrał tylko i wyłącznie tym czołgiem. Także to jest dosyć duża ciekawostka, zdecydowanie. No tutaj typowa obrona, ja to może jeszcze troszeczkę przyspieszę, bo tu panowie zostaną chyba we dwóch na tym balkonie. To jest typowa sytuacja, tak? Bardzo trudno jest zdobyć tą bazę. No, futur niestety był tutaj. Dobra, teraz już do normalnej prędkości może wrócimy. Oho. Ua, to bolało. To bolało. No, ogólnie czołg jest rzeczywiście bardzo ciekawy, ponieważ ten sam mechanizm dosyłający, no, jednak ma to przewagę nad zwykłym magazynkiem, prawda? O, kran pokazał. Zobaczcie, co się dzieje teraz. No, ostatnio też miałem taką bitwę. Mega trudno jest tutaj coś zrobić, jeżeli tu stoją ze dwa czołgi i dwa czołgi tam w krzakach, które są niewykryte. To jest po prostu tragedia, tak? Także to jest też taka podpowiedź dla was, jeżeli już cofacie się do bazy, to ważne jest, żeby zarówno tu na górze ktoś był, jak i tam w krzakach, gdzie jest AMX-50B. Proszę, już się przeładowało, zobaczcie, co się dzieje. Kurczę. Jest to mega frustrujące, bo nie wiadomo, co zrobić. Najgorsze, że to są ogryski, tak? Jakby to były 100% pojazdy, to też by inaczej to wszystko wyglądało. Ogryzek nie ma szans tego zdobyć, po prostu, no. O, następny ogryzek jest 26. Ogólnie sprawdza się ruszenie dwoma szybkimi czołgami tam na te krzaki, wykrycie i wtedy nasi od razu likwidują, jeżeli naszych jest dużo oczywiście. Jakieś próby wjeżdżania tutaj na górę, to trwa za długo. I gość, który jest tam w krzakach, na pewno się przeładuje. O, to chyba już na ślepo. Nie, nie było na ślepo. O, oby teraz nie spartolić, bo można spartolić. Nie, zatrzymał się kolega. Dobra, taki wyciąg na górce po raz pierwszy. Pewnie też się spotkaliście z taką obroną jak tutaj. Albo tworzyliście ją, albo musieliście niestety atakować. I wiecie, jak to jest upierdliwe. A tutaj kierowiec i zobaczcie, kolega został na czterech przeciwników, ale zdecydowałem się pokazać wam to, ponieważ z tego, co kolega napisał, zabraknie tu amunicji. Zresztą tej amunicji, no, nie zostało za dużo, 7 sztuk, więc trzeba by było bardzo, bardzo celnie strzelać, a skoro zabraknie, to pewnie oznacza, że nie uda się wszystkich pestek wsadzić normalnie. No zobaczymy, jak sobie kolega poradzi. Może zrobimy tak, żebyście dokładnie widzieli, jakie to czołgi. No tutaj niebezpiecznie, niebezpiecznie, jeżeli tak będzie podświetlał, ale się udało. To jest też taka dosyć upierdliwa lokacja, gdzie po prostu z drugiej strony może nas przeciwnik cały czas podświetlać, a my praktycznie nic nie możemy zrobić. Dziwne, że nie uciekł ten maluch, kurczę. Jakoś tak wolno. IS-3A, oczywiście mega niebezpieczny. Gościu, zostały trzy pociski. O! A co to? Haekami? Nie, no idzie do domu, gościu. No kurka, haekami zaczął naparzać IS-3A.
Gdyby kolega był jakiś miękki, to jeszcze bym zrozumiał, ale tak. Oj, chcę go wystawić na tego wafla. A, wafel tu przyjechał. Uwaga! O, nie! Nie, nie, nie! Patrzcie, co się dzieje! Jak kolega niby to wyciągnie? W jaki sposób? Ostatni! Jest, a ten? Co, on nie ma amunicji już? Jezu! Pytanie jest, po kiego grzyba się skleił tym waflem? Przecież jakby dalej odjechał, to spokojnie by sobie wycelował i go rozwalił. Po co się skleił? Kurka, nie wierzę. O, moi drodzy. RHM ogólnie, no, bardzo ciekawy strzelec, ale bardzo kiepski. Bardzo kiepska wyścigówka. Niestety. No, teraz chyba zrozumiał, jaki błąd popełnił. Może obaj nie mają amunicji, czy co? O Jezu! Nie, słuchajcie, no tutaj kolega w RHM-ie, niestety... I to się nazywa wyciąg. Niestety, niepotrzebne sklejenie, to zupełnie niepotrzebne. Dobra, jedziemy dalej. A teraz, moi drodzy, wyciąg mamy tutaj... Plujeczka na kółkach, czy też na gąsienicach, proszę bardzo. Losowanie najlepsze z możliwych. No i pozycja też dosyć dobra. Kolega zostaje sam, przeciwników 6. 1/6, pozostałe 5. No, przyoszczędzone bardzo dużo hapsa, uwaga. Próbuję... Nie, no kurka, się zatrzymał. Próbuję objechać, ale... O, Wolverine. Ekspresowo 8 fragów się zrobiło. No i teraz można powiedzieć 503 życia. Może będzie formalność. O, a, ogryzek. Ale M10 coś daje. Jest. O, kolega jego objedzie. Zobaczcie. Masakra. Oczywiście E25 wylosowany na 5. Naprawdę daje radę. No tutaj ten zbiornik by wypadało może naprawić. Babok może to zdecydowanie tutaj wykorzystać. Jak trafi, to może być podpalenie. Czasami jest trudno się zdecydować, czy naprawiać i czekać później na kolejną naprawę. Ale taki uszkodzony zbiornik potrafi się zemścić bardzo szybko. No tutaj oczywiście Bishop musiałby trafić dobrze. Kolega potrzebuje chyba aż 3 strzałów, żeby Bishopa rozwalić. Zresztą Bishop znany z tego jest, że właśnie dużo hapsa. I teraz ta artyleria ma słabe uszkodzenia i on się tak nie sprawdza. Ale kiedyś to było zupełnie naturalne, że przyjmowało się Bishopem jakieś strzały i dopiero spokojnie rozwalało przeciwnika na skupionym już celowniku. No, dzisiaj te strzały z Bishopa są takie, jakie są. No. No, on chyba nie gra? Chyba nie grał. Dobra, mamy 11 fragów. Króciutko było, więc mało jeszcze. Myślę, że takie końcóweczki się fajnie ogląda, więc... Moi drodzy, teraz zobaczcie, kolega co robi. Było szybko, zróbmy jeszcze szybciej, czyli tym razem Kołowiec, EBR 105.
Zobaczcie, jak pasywnie kolega tutaj wykrywa pięknie ich. Kurczę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, ich atakuje. Oj, ich atakuje. Dużo. Korci, korci, żeby strzelić. Ale Progetto 65 tu może odwrócić wieżę i po prostu zmasakrować tego kołowca. Dobra, kolega. Tak, pięknie. No i cóż, niewesoło, niewesoło się zrobiło. Patrzcie, WZ-a zrobiłem, kurka. A żeby robić kołowcem wyciągi, to trzeba, kurka, dużo grać, bardzo dobrze grać, cały czas widzieć to, co się dzieje na minimapie. O, jest to gryzek, no to najlepsze. Dobra. No, bitwa na dziesiątkach, czyli tutaj aż tak IS-7 jeszcze jest stu... Chyba, że ten IS-7 jest awkowiczem. Coś tak czuję, że on jest na awku. No to jednak spore osłabienie dla drużyny przeciwnika. Jest to gryzek. Nie udało się. Mają jedną artylerię. Jakie to jest zwrotne. O kurde. Wyobraźcie sobie, że do WOTA kiedyś mogą wejść rakietowe, takie zwrotne. Chociaż mogą też zrobić tak, że pojazd będzie musiał... Proszę bardzo, jednego mniej. Że pojazd będzie musiał się zatrzymać, żeby tą rakietą strzelić. A ten co? Pięknie w dupsko, 320. Trochę tak się niektórzy zachowują, jakby kolega nie istniał na tej mapie. W ogóle gdzieś tam sobie jadą, mimo tego, że jest wykrycie. O, jest. Jest fosz. O, bok pokażę! A, jest wykrycie. No, rzeczywiście ta górka umożliwia tutaj takie... Kurde, nie mogę z tego. A, jeszcze ten przyjechał. Kolega ma tutaj te krzaczki, żeby tego domku nie było, to też by było inaczej. Oj, będzie wykrycie! Jest, pięknie! No, babok już nie ma szans, no nie z kołowcem, przepraszam, ale nie z kołowcem, kurde! Chociaż akurat ten jest mobilny w miarę, ale no... Kołowiec tak naprawdę medy objeżdża, więc kurczę... Dobra, czyli został nam IS-7, który jest awkowiczem, aczkolwiek i tak wyciąg, musicie przyznać, bardzo widowiskowy był. No to jest właśnie najgorsze, tak jak ogryski próbują kapować bazę, to zawsze muszą się liczyć z tym, że to nie uda się po prostu. Jeszcze kołowiec. Wiadomo, że takim kołowcem można bardzo szybko zginąć. No, jest 2400. Kurka. Na wszelki wypadek z tyłu. Kiedyś coś takiego miałem i stanąłem z przodu przeciwnika i po prostu strzeliłem, a ten się obudził i rąbnął. O, to teraz już też, jeżeli w takiej sytuacji jestem, to zawsze gdzieś z tyłu albo z boku, bo no, było to bardzo przykre doświadczenie. No,
No dobrze, przyspieszymy, bo wiadomo, że to gościu się nie obudzi. Ale no, naprawiają mu się szybko. Gąski dosyć. Dobra. Tych wyciągów trochę przysyłacie. No, oczywiście nie wszystkie są skołobanowe. O, widzę, że na medal będzie. Nie wszystkie są oczywiście skołobanowe. Ale może, nie wiem, może częściej bym coś takiego wam prezentował. To minuta 40. Czy to wystarczy? Minuta 30. Nie, no wystarczy. Wystarczy chyba. Na styk. Wiadomo, o co chodzi, prawda? Że niszczycie ostatnim pociskiem pojazd przeciwnika. Dostajecie wtedy medal... Już nie pamiętam. Oskina? Nie pamiętam, jak się ten medal nazywa. O, nie uda się. Kolega na wszystko. Nie, uda się, uda się. Dobra, i ostatni strzał. Uwaga, 15-14. Tak jest. Jest. Dobra. To tyle. Kilka bitewek. Napiszcie, czy taka długość odpowiada, bo tak naprawdę no to mógłbym w tych filmach, nie wiem, nie dawać trzech bitew czy czterech, tylko na przykład pięć albo sześć. Nie bitew, tylko końcówek oczywiście. To tyle. Dzisiaj wieczorkiem spotykamy się na streamie. Pogramy sobie może Plutoniki, ponieważ ostatnio nie było 2-3 streamy Plutoników, więc dzisiaj sobie pogramy. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.